Święty Bonaventura i Augustyniści XIII wieku. System prawowierny, który pierwszy uzyskał panowanie w XIII wieku po odzyskaniu pism Arystotelesa, był konserwatywny, usposobiony na ogół odpornie wobec nowych źródeł. Wierny tradycji opierał się przeważnie na Augustynie i wraz z nim zajmował postawę platońską. Ten Augustynizm XIII wieku. Wchłonął wszakże pewne poglądy, które odróżniły go od augustynizmu, panującego we wczesnym średniowieczu. Zgodnie z tradycją augustyńską obejmował zarówno mistykę, jak i scholastykę. Rozwinięty został przeważnie przez uczonych Franciszkanów, tzw. Starą Szkołę Franciszkańską, a najznakomitszego przedstawiciela miał w świętym Bonawenturze. Poprzednicy augustynizmu Głównym źródłem i główną powagą szkoły był święty Augustyn. Najważniejsze zaś ogniwo między nimi a szkołą stanowił w zakresie scholastyki święty Anselm, a w zakresie mistyki stanowili Wiktorianie. Wszelako, augustynizm XIII wieku nie był wiernym odwzorowaniem doktryny świętego Augustyna. Był stanowiskiem poniekąd kompromisowym, łączącym tę doktrynę z niektórymi nowo odzyskanymi poglądami starożytnych. Te nowe poglądy były przeważnie treści epistemologicznej i psychologicznej, a pochodziły głównie od Arystotelesa, choć znalazły się między nimi poszczególne pomysły stoickie, racjones seminales i neoplatońskie, teoria światła. Rozwój Augustynizmu. Augustynizm w nowej postaci, typowej dla XIII wieku, był po pierwsze zainicjowany na początku stulecia przez Wilhelma z Overni i paru innych współczesnych muscholastyków, po drugie wprowadzony do zakonu braci mniejszych i do Uniwersytetu Paryskiego przez Aleksandra z Aal i przezeń rozwinięty w dziale teologii i psychologii, po trzecie uzupełniony w zakresie filozofii przyrody przez Franciszkanów z Oksfordu, najwięcej przez Roberta gross doprowadzony do najpełniejszego wyrazu przez Bonaventurę, po piąte przez jego następców rozszerzany w dziedzinie teorii poznania i broniony przed systemem arystotelesowsko-tomistycznym, któremu jednak stopniowo ulegał. Wcześniej zwolennicy Augustynizmu w XIII wieku należeli zarówno do księży świeckich, na przykład z Owerni, jak do Zakonu Dominikanów, na przykład Roland z Cremony i franciszkańskiego. Niebawem jednak wśród Dominikanów zapanował tomizm. Franciszkanie natomiast zostali wierni tradycji augustyńskiej. W początkach augustynizmu przed dojrzałym sformułowaniem go przez Bonawenturę największą rolę odegrali dwaj ludzie. Pierwszy to Wilhelm z Owerni, biskup Paryża, zmarły w roku 1249. Znał już wiele pism Arystotelesa, ale do jego poglądów jeszcze się nie przekonał. Ostrze jego polemiki zwrócone było, co prawda, nie wprost przeciw Arystotelesowi, lecz przeciw teoriom Arystotelików arabskich, że materia jest wieczna, że stworzenie było nie aktem woli Bożej, lecz procesem koniecznym. Że rzeczy materialne i duchy niższe nie zostały stworzone bezpośrednio przez Boga, że opatrzność nie czuwa nad jednostkowymi wydarzeniami. Był na ogół wierny tradycji scholastycznej. Nawet w zagadnieniu poznania głosił poglądy zgodne z Augustynem. Że zasady poznania zawdzięczamy szczególnemu oświeceniu boskiemu, że dusza samą siebie poznaje bezpośrednio. Że pojęcia tworzymy niedrogą abstrakcji. Lecz przez odrębną władzę umysłu. Jednakże w pojmowaniu poznania zmysłowego korzystał już z poglądów Arystotelesa. I druga postać to Aleksander Aal. zmarły w roku 1245. Profesor paryski wstąpił w roku 1231 do zakonu Braci Mniejszych. Był pierwszym wybitnym uczonym Franciszkaninem. I jego poglądy filozoficzne utrwaliły się w zakonie. Jego wielka summa Universae theologiae, pisana zapewne w IV dziesięcioleciu XIII wieku, ukończona później przez innych uczonych, była ostatnim ogniwem w tworzeniu się dojrzałej formy scholastycznego wykładu. Był zapewne pierwszym uczonym łacińskiego średniowiecza, który korzystał z całego Arystotelesa. Akceptował wiele nowych doktryn. A Starych nie chciał się wyrzec. W teologii dowodził istnienia Boga zarówno sposobem Augustyna, jak i sposobem Arystotelesa. W teorii poznania twierdził, jak Augustyn, że poznanie pierwszych zasad wymaga pośrednictwa Bożego, ale też jak Arystoteles, że poznanie świata cielesnego osiąga się na drodze doświadczenia i abstrakcji. W psychologii od Arystotelesa wziął pojęcie rozumu czynnego ale interpretował go po augustyńsku jako światło udzielone przez Boga umysłowi. Rozróżnienie zaś formy i materii zastosował szerzej nawet niż to było zamierzone przez Arystotelesa, bo także do przedmiotów bezcielesnych i wprowadził przez to pojęcie materii duchowej, które zostało już w tradycji szkoły. Ci dwaj uczeni byli głównymi, bezpośrednimi poprzednikami. Bonaventura. Bonaventura, życie. Święty Jan Fidanza (1221-1274) przezwany został Bonaventurą przez świętego Franciszka zasyżu i pod tym imieniem jest znany powszechnie. Był z pochodzenia Włochem urodzonym w Toskanii. W 1238 roku wstąpił do zakonu franciszkanów. Studiował w Paryżu w latach 1243-45. Był tam uczniem Aleksandra z Al, którego stał się najznakomitszym następcą, przerastającym mistrza. Od 1248 roku wykładał w Paryżu. Od 1257 oderwany został od pracy naukowej i stanął na czele Zakonu Braci Mniejszych. A w 1273 roku Został biskupem i kardynałem. Zaprzyjaźniony z wielkim Arystotelikiem, Tomaszem Zakwinu, znał dokładnie Arystotelesa, ale uważał na ogół jego stanowisko za niezgodne z nauką chrześcijańską. Przeto w zasadniczych punktach został wierny filozofii platońsko-augustyńskiej. Nie było jego aspiracją tworzenie nowych poglądów, lecz zachowanie dawnych. Był tradycjonalistą. Reprezentantem w XIII wieku starej tradycji scholastycznej, był umysłem nadzwyczaj wszechstronnym, scholastykiem, zarazem i mistykiem, teologiem i filozofem. Wszakże jak wszyscy prawie zwolennicy Augustynizmu kładł nacisk na teologię i filozoficzne jego poglądy trzeba wyłuskiwać z traktatów teologicznych. Główne jego dzieło scholastyczne to komentarii. In quatuor libros sententiarum Petri Lombardi. Główne dzieła mistyczne, itinerarium mentis in Deum, i soliloquium. Poglądy Bonaventury. Teoria poznania jego była samodzielnym połączeniem Arystotelizmu z augustynizmem, czyli teorii abstrakcji z teorią iluminacji. Racjonalizmu z mistycyzmem. Rozwój poznania pojmował empirycznie jak Arystoteles. Poznanie zaczyna się od postrzeżeń, postęp zasięgu polega tylko na abstrakcyjnym ujmowaniu tego, co zawarte w postrzeżeniach. Na drodze abstrakcji, ze zmysłowych obrazów, umysł dochodzi do pojęć i dalej, abstrahując i oczyszczając, znajduje najogólniejsze prawdy. Teoria abstrakcji wystarczała bo Bonaventurze do wytłumaczenia powstania i rozwoju poznania. Ale skąd poznanie czerpie pewność? To wymagało w jego przekonaniu innego już tłumaczenia. I przez to, zacząwszy swą teorię poznania od Arystotelesa, kończył ją na Augustynie. Tu apelował do zdolności wrodzonych. Mniemał, że jeśli umysł odróżnia w niezawodny sposób prawdę od fałszu. To dlatego, iż posiada wrodzoną, naturalną zdolność sądzenia, judicatorium naturale. Ta zdolność zakłada zaś znajomość niezmiennych i wiecznych reguł prawdy. Znając prawdy ogólne i wieczne, umysł na ich podstawie wydaje sądy o prawdach szczegółowych. Poznajemy tedy nie tak, jak twierdzą empiryści, lecz wprost odwrotnie. Prawdy szczegółowe poznajemy przez ich wieczne zasady in rationibus eternis. To odwołanie się do zdolności wrodzonych poprowadziło Bonawenturę jeszcze dalej, do uznania czynników nadprzyrodzonych w poznaniu. Znamy bowiem prawdy wieczne, a prawdy wieczne są w Bogu i w Bogu tylko można je oglądać. Boga zaś może oglądać jedynie ten, kogo sam Bóg oświeci. Że zaś wszelkie prawdy poznajemy przez wieczne, więc wszystko, co poznajemy, poznajemy przez Boga. Rzeczy poznajemy nie wprost, lecz przez ich wieczne, idealne wzory istniejące w umyśle bożym, tak zwany egzemplaryzm. Wszelkie rzeczy, nawet przyrodzone, poznajemy dzięki światłu nadprzyrodzonemu. Z genetycznym empiryzmem Bonaventura łączył tedy iluminizm, przyjmujący nieempiryczne i nawet nadprzyrodzone źródło poznania. Empiryzm był wprawdzie jednym biegunem teorii poznania Bonaventury, ale supranaturalizm był drugim. Już wtedy w poznaniu rzeczy przyrodzonych Bonaventura widział czynnik nadprzyrodzony, tym bardziej w poznaniu Boga. Pełne poznanie Boga mogło dlań być jedynie poznaniem mistycznym, udzielonym przez szczególną łaskę. Bonaventura poświęcił mistyce znaczną część swych dzieł. Był wielkim mistykiem XIII wieku. W duchu Augustyna, i podobnie jak to przed stuleciem czynili Wiktorianie, dążył do syntezy scholastyki z mistyką, uważając poznanie mistyczne za ukoronowanie racjonalnego. Usiłował, jak Wiktorianie, odtworzyć drogę, jaką umysł przejść musi, aby dojść do najwyższego mistycznego poznania. Poznanie Boga przez jego dzieła. Miał za najniższy szczebel. Wyższe jest poznanie Boga przez obraz Jego, jaki mamy w duszy. Jeszcze wyższe jest poznanie go wprost, jakiego dostąpić możemy w stanach mistycznych. Stopniowe wznoszenie się poznania przedstawiał jako sześć stopni widzenia. Najniższe jest widzenie umysłu przyrodzonego. Wizjo inteligencję, per naturam indite. Potem następuje, drugie, widzenie umysłu podniesionego przez wiarę, per fidem sublevate. Po trzecie, pouczonego przez pismo, per scripturam erudite. Po czwarte, natchnionego przez kontemplację, per contemplationem suspense. Po piąte, objaśnionego przez proroctwa, per profetiam illustrate. I szóste pogrążonego w zachwycie, per raptum absorpte. Najwyższe szczeble tej drabiny należą już do poznania mistycznego. W nich dusza wchodzi na drogę zjednoczenia się z Bogiem, a jest to najwyższa z trzech dróg duszy, jakie rozróżniała średniowieczna mistyka, a które bonaventura przedstawił w specjalnym dziełku De Triplicivia. Najpierw, Wyzwolenie duszy ze zła, via purgativa, potem wewnętrzne jej oświecenie, via illuminativa, wreszcie zjednoczenie z Bogiem, via unitiva. Połączenie poglądów Augustyna i Arystotelesa, o jakie kusił się Bonaventura, zmierzało do połączenia stanowisk tak różnych jak a aprioryzm i empiryzm, mistycyzm i racjonalizm. Faktycznie zaś to, co chciał łączyć, było bodaj jeszcze bardziej rozbieżne. Arystotelesowska teoria poznania wyrastała bowiem z przekonania, że byt prawdziwy nie jest inny od przyrodzonej rzeczywistości, wśród której żyjemy. Augustyńska zaś oparta była na założeniu, że rzeczywistość jest tylko obrazem prawdziwego bytu. Synteza Bonawentury usiłowała tedy łączyć dwa bardzo odmienne poglądy na świat. Ogląd naturalistyczny starożytnych i symbolistyczny średniowiecza. Nauka o Bogu i świecie. Z teorii poznania Bonaventury wynikało, że Boga znamy bezpośrednio, a nie przez pośrednictwo rzeczy stworzonych. Do pojęcia Boga nie dochodzimy na drodze rozumowania, lecz znajdujemy je we własnym umyśle. Bóg jest jak najbardziej obecny, prezentissimus w myśli naszej. Przeto istnienie jego nie wymaga dowodu. Jeśli zaś dla względów apologetycznych dowód ma być przeprowadzony, to może być oparty na samym pojęciu Boga wedle wzoru Augustyna i Anselma. Nie Boga poznajemy przez świat, lecz odwrotnie, świat poznajemy przez Boga. Nie rozumiemy bowiem stworzenia, póki nie zrozumieliśmy stwórcy. Niezbędne jest poznać byt pierwotny, aby rozumieć pochodny, poznać byt pełny, aby rozumieć ograniczony. Teologia Bonaventury, uznająca bezpośrednie i pozytywne poznanie Boga, była radykalnym przeciwstawieniem teologii negatywnej. Była teologią najbardziej pozytywną, jaka kiedykolwiek była głoszona. Bonaventura pojmował Boga zgodnie z Augustynem i tradycją. Natomiast do pojmowania świata wprowadził szereg myśli nasuniętych XIII wiekowi przez studium antyku. Przede wszystkim trzymał się hilemorfizmu. Był to, obok genetycznego empiryzmu w teorii Poznania, główny motyw perypatetycki jego filozofii. Nie przyswoił sobie wszakże poglądu Arystotelesa w czystości. Dość powiedzieć, że uznawał mnogość form w jednej rzeczy, a materię widział nie tylko w ciałach, lecz i w duszach. Oczywiście, w sensie arystotelesowskim, gdzie materia jest czymś zupełnie różnym od ciała. Bonaventura przyswoił swojej filozofii dwie doktryny starożytne, które odpowiadały augustyńskiemu poglądowi na świat. Była to metafizyka światła i teoria racji zarodkowych. Metafizyka światła była neoplatońskiego pochodzenia, uznana już przez Augustyna. W XIII wieku została odnowiona przez Roberta Grotztest. Służyła do wytłumaczenia natury materii. Według niej światło, będące najsubtelniejszą i najbliższą bezcielesności postacią materii, stanowi jej postać pierwotną. A jego promieniowanie daje obraz wytwarzania się wszelkiej materii. Bonaventura zmodyfikował teorię tę, twierdząc, że światło nie jest materią, lecz siłą działającą w materii, czyli, mówiąc wchodzącym wówczas w użycie językiem arystotelesowym, formą. Był zdania, że światło jest w każdym ciele, że jest powszechną formą, forma communis ciao. Poza nim dopiero ciała mają formy swoiste, forme specjalne, które stanowią o odrębnych własnościach każdego gatunku. Metafizyka światła pozwala uzmysłowić abstrakcyjne pojęcia augustyńskiej i arystotelesowskiej metafizyki. Na podobieństwo światła tłumaczono działanie rozumu czynnego. Nawet działanie Boga, gdy daje łaskę i poznanie duszą, próbowano zrozumieć jako zsyłanie przezeń światła. Teoria racji zarodkowych, rationes seminales, służyła do wytłumaczenia rozwoju ciała. Prawidłowość rozwoju byłaby niezrozumiała, gdyby nie miała przyczyny w samych ciałach. W każdym ciele zawarty jest od początku zarodek, który wywołuje jego rozwój i celowo nim kieruje. Tę teorię stoicką Bonaventura połączył z Arystotelesowską, utożsamiwszy zarodki z formami rzeczy. Podobnie jak to uczynił w teorii światła. Co więcej, dał zarodkom znaczenie nadprzyrodzone, korzystając w tym znów z Augustyna, który sam tu korzystał z neoplatończyków. Twierdził mianowicie, że zarodki rzeczy są to myśli Boże zaszczepione przez Boga w ciałach. Nawet więc w teorii ciał Bonaventura znalazł sposobność do wprowadzenia teocentrycznych tendencji Augustynizmu. Istota augustynizmu XIII wieku. Osnowa jego była ta sama, co filozofii samego świętego Augustyna. Nieskończona przewaga Boga nad stworzeniem i duszy nad ciałem. Przewaga ta była nie tylko metafizyczna, ale i epistemologiczna, bo Boga i duszę znamy nieporównanie lepiej niż świat materialny. Ten pogląd na świat w połączeniu z nowymi ideami XIII wieku Wyłonił szereg doktryn specjalnych stanowiących odrębne cechy tej postaci augustynizmu, jaka wytworzyła się w XIII wieku. Mianowicie: połączenie w teorii poznania iluminizmu z genetycznym empiryzmem arystotelesowskim, bezpośrednie intuicyjne poznanie Boga i własnej duszy. A prioriczny sposób dowodzenia istnienia Boga. Powszechny hilemorfizm i uznanie istnienia materii duchowej, światło jako powszechna forma ciała, mnogość form w substancjach, racjones seminales itd. Nie tyle ogólna postawa, ile te specjalne doktryny były przedmiotem dyskusji w szkole i opozycji ze strony drugiego wielkiego obozu filozoficznego obozu tomistów. Szkoła. Filozofia augustyńska rozwinęła się głównie wśród członków zakonu franciszkańskiego. Podczas gdy w Paryżu zapanował arystotelizm, Oxford stał się twierdzą augustynizmu. Można wyróżnić przynajmniej cztery pokolenia augustynistów w XIII wieku: poprzednicy Bonaventury, o których była mowa poprzednio, jego współcześni i dwie generacje uczniów. Współcześnie z Bonaventurą głosili augustynizm. We Francji, Jans de La Rochelle de Rupella. urodzony około 1200 roku, zmarł w 1245. Uczeń Aleksandras Al, a potem jego kolega jako profesor Uniwersytetu Paryskiego, który opracował zwłaszcza psychologię w Summa de Anima. W Anglii Adam Zmarsz, który rozpoczął w połowie stulecia długi szereg wybitnych franciszkańskich profesorów Oxfordu. Uczniowie Bonawentury, Jan Peckham, Anglik, arcybiskup kantuareński, urodzony około 1240, zmarły w 1292, Mateusz z Aquasparta, Sparta, Włoch, generał zakonu, kardynał, obaj lektorzy Palati w Rzymie, i Wilhelm z Lamar, Anglik, który uczył w Oksfordzie. Scholastycy odznaczyli się zwłaszcza subtelnymi analizami epistemologicznymi, które wszakże spajali z augustyńską metafizyką, z iluminizmem i egzemplaryzmem. Szczególnie typowy pod tym względem był Mateusz Aquasparta. Do następnej czwartej generacji augustyńsko-franciszkańskiej szkoły należeli Wilhelm Zwar, Rogers Marston. Ryszard z Middletown, Piotr Oliwi. Utalentowani i samodzielni myśliciele, którzy działali w ostatnich dziesięcioleciach XIII wieku, a przygotowywali zwrot, jaki w filozofii scholastycznej dokonał się w następnym stuleciu. W XIII wieku wśród franciszkanów oksfordzkich wyodrębniła się grupa, która zachowując ogólną naukę augustynizmu, zajmowała się specjalnie naukami empirycznymi i matematycznymi. W grupie tej wyróżnił się Roger Bacon. Na przełomie XIV wieku doktryny szkoły zostały zmodyfikowane przez Dunsa Szkota, i w tej zmienionej formie, pod mianem skotyzmu Augustynizm miał licznych zwolenników aż do końca wieków średnich. Jeden z najsławniejszych i najbardziej reprezentatywnych ludzi XIII wieku, Dante, w poglądach swych Zbliżał się najwięcej do obozu augustyńskiego. Łączył, jak augustyniści, scholastykę z mistyką. Jednakże przyswoił sobie też różne czynniki neoplatońskie, a intelektualizmem swym zbliżał się do Tomasza Zakwinu.